Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Jezusie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A mówił otwarcie. Jak mówił otwarcie, to zwróćcie uwagę, kochani, jak zdecydowanie. Kiedy ktoś pomyli ten fundamentalny porządek, to Jezus, mówiąc otwarcie, mówi: precz. Zejdź mi z oczu, szatanie. Przed chwilą Piotr wyznał wiarę, że jest to Mesjasz. Ale myślał o Mesjaszu po ludzku, że to jest, no właśnie gdzieś powiedzielibyśmy w kategoriach jakiejś racjonalności, jeśli jesteś Bogiem, Mesjaszem, to na ciebie nie przyjdzie. Robił wyrzuty Jezusowi. Precz. Nie myślisz po Bożemu. Po drodze, to jest ten fundamentalny porządek, którego nie można odwrócić. A dzisiaj świat dokładnie chce to sprawić w naszych duszach. Oto kiedy weźmiemy do ręki katechizm Kościoła katolickiego, to tam w punkcie 675 Kościół uczy tak i przestrzega w następujący sposób. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązania ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. To się dzieje, kochani. Chce się zdetronizować Boga i powiedzieć, że dobro jest to, co my uznajemy, a porządek Boży, Ewangelii, Bożych przykazań,
nas nie interesuje. Chce się dać człowiekowi pozorne rozwiązanie za cenę, rozwiązanie jego problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Znajdziesz ukojenie, radość, szczęście, bogactwo, ale stracisz prawdę, stracisz wieczność, stracisz Boga. To jest największe oszustwo, któremu możemy ulec. Dlatego dzisiaj Jezus w Ewangelii tak radykalnie, jednoznacznie, powiedzieliśmy, no zbyt mocno, ale to mówi Bóg, wobec Piotra, który stał się potem opoką Kościoła. Jak radykalnie go przestrzegł. Nie można tych dwóch porządków przestawić. Dobrem jest to, co ustanowił Bóg. I nieważne, co będzie mówił świat dzisiaj czy za 1000 lat. I złem jest to, co ustanowił Bóg, stwarzając świat i nas. Bóg wszczepił w ten świat fundamentalny porządek i z tego będziemy sądzeni. Nie jest dobrem to, co nam się dzisiaj wydaje, bo jest inny czas. Nie. Wszystko się może zmienić. Poza tym fundamentalnym porządkiem. I dzisiaj człowiek może ulec największemu kłamstwu antychrysta i zamiast Boga postawić człowieka. Mów do nas, bo mówisz łatwiej, wygodniej, piękniej. Znajdziesz rozwiązanie swoich problemów, ale stracisz wieczność. Tu będziesz miał wszystko, ale tam nic. Dlatego tak Jezus dzisiaj mówi niezmiernie zdecydowanie. Moi kochani, przez te dni od czwartku tu pochylamy się nad treścią orędzia fatimskiego i pozwólcie, że te kolejne słowa gdzieś w kontekście Fatimy przywołam, byśmy zobaczyli tę Ewangelię właśnie poprzez pryzmat tego, co nam Maryja zostawiła w Fatimie. Oto tam w 2010 roku do Fatimy udaje się Ojciec Święty, Benedykt XVI i w ramach tej pielgrzymki, lecąc samolotem, zanim tam dotarł, w samolocie udzielił wywiadu. Miała miejsce konferencja prasowa i tam papież w samolocie jeszcze powiedział takie słowa. Jeśli chodzi o nowe rzeczy, które możemy dzisiaj znaleźć w orędziu z Fatimy, to należy wskazać na fakt, że ataki na papieża i Kościół nie pochodzą tylko z zewnątrz, ale cierpienia Kościoła pochodzą właśnie z wnętrza Kościoła, z grzechu istniejącego w Kościele. To też jest coś, co zawsze wiedzieliśmy, ale dzisiaj widzimy to w sposób naprawdę przerażający, że największe prześladowania Kościoła nie pochodzą od wrogów z zewnątrz, ale wynikają z grzechu istniejącego w Kościele. I nieważne, czy będą media się z tego śmiały, naigrywały, czy wykorzystają to przeciwko papieżowi, czy Kościołowi, papież mówi publicznie, jadę do Fatimy i tam pragnie poświęcić kapłanów Niepokalanemu Sercu. I tam 13 maja 2010 roku poświęca tylko kapłanów, by z wnętrza Kościoła nie wyszły jeszcze większe jego cierpienia. To, że z zewnątrz wrogowie zawsze atakowali Kościół, wiemy, bo tak było 2000 lat. Ale to, co jest najbardziej przerażające, mówi papież, to wyjdzie z wnętrza Kościoła. Największe jego cierpienia. I stąd, kochani, chodzi o to, żeby nas świętość i miłość do Kościoła nie podzieliła. Bo jeśli zwycięży ten ludzki porządek, ludzkie myślenie, to będziemy skłóceni, podzieleni i zło tylko będzie zacierać rączki, że udało mu się coś najpiękniejszego, zaszczepić w sercach naszych największe kłamstwo. I właśnie dlatego o tym mówię, bo od tego rozpoczyna, kochani Maryja, orędzie w Fatimie. To orędzie można by streścić przez te właśnie trzy fatimskie tajemnice. I pierwsza dotyczy czego? Piekła. Maryja nie straszy, bo kochani, na strachu nie zbuduje się miłości ani wiary. Jak się będę bał, to tam nie będzie miłości i wiary. Ale tam również nie będzie miłości i wiary, jeśli to będzie wszystko oparte o fikcję, o udę.
że Bóg to jest taki dobry, sędziwy staruszek z długą brodą i wszystkich tylko przytula do serduszka. Moi drodzy, Bóg nie kocha. Bóg jest samą miłością. On nie jest dobry. On jest samym dobrem. Tak jakbyśmy powiedzieli, on nie jest biały. On jest samą bielą, samą czystością. Ale ten sam Bóg, który jest tak doskonały, jest również sprawiedliwy. I to, co człowiek wybiera w swoim życiu, Bóg nie potępia, Bóg sankcjonuje nasz wyrok. On nas tak kocha, że robi wszystko, że posyła proroków, by nas na właściwe drogi pokierować. Daje swojego Syna, który na krzyżu umiera. Daje Kościół, który ma wzywać cały czas, żebyśmy szli właściwą drogą, bo tak nas kocha. Jeśli wybierzesz dobro, to Bóg swojej sprawiedliwości sprawi, że doświadczysz tylko dobra za progiem śmierci przez całą wieczność. Ale jeśli nie wybierasz dobra, to wybierasz zło. To Jego sprawiedliwość sprawi, że doświadczysz tylko zła i żadne łzy nic nie zmienią. Do tego Maryja przychodzi, by nam ten fundamentalny porządek przypomnieć. I tak samo, żebyśmy nie upatrywali zła w drugim człowieku, Rosji czy nie Rosji, czy jakichś innych dyktatorach, bo ludzkie serca zna tylko Bóg. Źródłem zła nigdy nie był i nie jest człowiek. Człowiek daje się zwieść, oszukać przez złego, bo on jest tylko jedynym źródłem zła, szatan i piekło. I Maryja nam przypomina o tym, byśmy byli mądrzy. To jest fundamentalna prawda, która nam przypomina. Chcesz zmienić świat, to wiedz, z kim walczysz. Nie z drugim człowiekiem, to jest twój bliźni, którego masz ratować, a nigdy potępić. Jeśli ktoś leży złożony chorobą i ktoś drugiego mija, bo go to nie interesuje, to każdy powie, nie godzi się. Trzeba mu pomóc. A jak ktoś zachorował na najgorszą, najbardziej przerażającą chorobę, która skutkuje nie śmiercią ciała, tylko śmiercią ducha na wieki, to dopiero jest problem i trzeba, nie można być obojętnym. To dlatego Maryja przypomina nam piekło, nie po to jeszcze raz, by straszyć, tylko żebyśmy byli mądrzy. Żebyśmy siebie nie oskarżali i się nie dzielili w małżeństwach, rodzinach, w kościele. Tylko żebyśmy się jako bliźni kochali i mieli świadomość, że zło to nie od żony, nie od męża, nie od księdza. Tylko jeśli ulegamy, tośmy się dali zwieść. To trzeba sobie pomóc, a nie potępiać. To jest pierwsza tajemnica. Druga to jest lekarstwo. Maryja przychodzi mówiąc, pokazując, jak lekarz po imieniu, z czym się zmagamy i daje nam w drugiej tajemnicy lekarstwo, jakim jest nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Bo matka chce ratować dziecko, a nie potępić. Co z tego, że będę mówił niedobry, niedobry, niedobry? Co z tego? Jak mu nie dam pomocy powiedzieć, co masz robić, byś był inny. I tak czyni Maryja. Powie, że papież ma z biskupami całego świata poświęcić Rosję. I tak czynią papieża, wykonał tą prośbę Jan Paweł II, 3 lata po zamachu, 25 marca 1984 roku. Uczynił zadość Maryi. Ale poświęcenie to jest jedno. Papież miał go uczynić z całym Kościołem, a drugie to jest zaproszenie dla nas. My mamy wynagradzać. Jak? Przez nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca. Jest pierwszy czwartek, pierwszy piątek i sobota, pierwsza danego miesiąca. To w ten dzień uczynić 4 proste rzeczy. Zerwać z grzechem przez spowiedź. Odmówić 1 różaniec, 5 tajemnic. Odprawić kwadrans medytacji, być przy sercu Maryi, porozważać o jednej lub kilku różańcowych tajemnicach, wejść głębiej, co przeżywa matka, kiedy jest w tej tajemnicy przy Jezusie. I przyjąć komunię świętą. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci, zapanuje pokój na świecie, nadejdzie triumf mego niepokalanego serca, pogrom zła w znaku miłości. To jest drugie, lekarstwo. A trzecia, którą jak znamy, ta przerażająca wizja
papieża, który idzie z całym kościołem na stromą górę, na której stoi krzyż zbity z nieociosanych belek, widzi mnóstwo zabitych, zamordowanych ludzi, wszędzie śmierć, ogień, zagłada, zniszczenie i tam pod krzyżem papież zostaje zabity. To nie jest jakieś straszydło, żebyśmy się bali jakiegoś końca świata, Armagedonu. Nie, to jest przestroga. Znasz chorobę? To pierwsza tajemnica. Znasz lekarstwo? To druga tajemnica. Co się stanie, jeśli na chorobę nie zaaplikujesz żadnego lekarstwa albo błędne lekarstwo? Będziesz zdrowy? Nie. Choroba będzie się mnożyć i niszczyć organizm, a nawet śmierć może być jej kresem. Przecież wszyscy o tym wiemy. To tak samo jest w rzeczywistości duchowej. Jeśli na tę duchową chorobę nie zaaplikujesz właściwego lekarstwa, które nikt z nas nie jest w stanie go wymyśleć, tylko może dać Bóg i On dał właśnie, to jeśli nie zaaplikujemy właściwego lekarstwa, nie będzie poprawienia stanu choroby. Będzie tylko gorzej. I stąd ta tajemnica trzecia, która jest tak przerażająca, nie straszy, tylko jest przestrogą. Zobacz, co się stanie, jak nic nie zrobisz. A ktoś powie, ale ja nie mogę coś zrobić. Co ja mogę zrobić? I to jest drugie, największe kłamstwo, którym może ulec człowiek wierzący. Bo wielce tego świata rządzą. Nie. Rządził i rządzi Bóg. Jeśli ja oddaję władzę, to mogę mieć tylko do siebie pretensje. Rządzi światem Bóg. Tylko On nigdy nie złamie Twojej wolnej woli. On nie wkroczy w ten świat wbrew Twojej woli. Zło, tak. Bóg nigdy. On dał nam wolną wolę i rozum i czeka. Jak my tych darów użyjemy? I w tym kontekście pozwólcie, że odczytam jeszcze słowa, ostatnie słowa, które Maryja wypowiedziała w Fatimie. Zakończyła tym całe swoje przesłanie w następujący sposób, po którym nic już więcej nie powiedziała, a zakończyła je w ten sposób. Nie chcieli usłuchać mojej prośby. Jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojnę i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. Nie chcą słuchać. Będą jak król Francji żałować. I tu Maryja przypomina niezmiernie pouczającą historię dotyczącą Ludwika XIV, króla Francji. Jego ojciec Ludwik XIII dożywa już sędziwego wieku i nie ma potomka. A jak nie ma potomka, to znaczy, że monarchia francuska nie ma kontynuacji. Rozpoczyna wielką modlitwę. Rozpoczyna między innymi nowennę do świętego Józefa. Pielgrzymuje z Paryża na południe Francji do miejscowości Contillac, tam gdzie jest sanktuarium świętego Józefa. O tyle szczególne i ciekawe, że tam miał się ukazać święty Józef i, co ciekawe, przemówić. I prosi o dar dla Francji. I kochani, kiedy zakończył tą modlitwę, Francja słyszy radosną wieść, że oto królowa spodziewa się potomka, że będzie następca tronu i rodzi się Ludwik XIV, król Słońca. Do niego jeszcze, zanim przejmie władzę, zwraca się ojciec, zabierając go do tego sanktuarium świętego Józefa w Contillac, by uświadomić mu, tu zostałeś wymodlony. Po ludzku nie było już nadziei. Tu u świętego Józefa błagaliśmy o dar, którym Ty jesteś. I do tego właśnie wymodlonego Ludwika XIV, króla Słońca, przychodzi, stuka i puka święta Małgorzata Maria Alacoque, który ukazuje się Jezus i prosi, by król Francji oddał Francję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i wybudował w Paryżu świątynię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. I ten wymodlony król, który wie, czym jest,
że jest darem i cudem Boga, buduje świątynię, ale na swoją cześć, a nie na cześć serca Jezusa. To właśnie On, kochani, pobudował Wersal, tą pełną przepychu, bogactwa, można powiedzieć, świątynię Ludwika XIV, by pokazać, jak wielka i potężna jest monarchia francuska. Tak zarządził, że gdziekolwiek się stanie, w jakimś zaułku, sali, korytarzu, masz widzieć z popiersia figury, obrazu, które są wszędzie rozmieszczone, wizerunki właśnie Ludwika XIV, Ludwika Słońce, by wszędzie, gdziekolwiek nie staniesz, na tobie spoczywał wzrok wielkiego monarchy Francji. I co się dzieje? Kiedy wydaje się, że jesteśmy niczym bogowie, przychodzi rewolucja francuska i to wszystko utopiła we krwi. Jego następca w więzieniu, widząc, co się dzieje, że już po ludzku nie ma żadnych szans, obiecuje, ślubuje, że jak tylko mu się uda wyjść z więzienia, to poświęci Francję sercu Jezusowemu i następnego dnia zostaje ścięty na gilotynie. Jak król Francji, mówi Maryja, będą żałować. Poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. To się dzieje, kochani, na naszych oczach. Chodzi o to, moi drodzy, żebyśmy się nie dali znowu zwieść i oszukać. Kiedy minęła II wojna światowa i tworzył się nowy porządek w Europie i świecie, wiele krajów, w tym Polska, poświęciły się niepokalanemu sercu za przyczyną między innymi Augusta Chlonda, prymasa Polski. Bo tyle nam pozostało, już nie było aliantów, sprzymierzeńców, przyjaciół, byliśmy sami skrwawieni, spaleni, ograbieni. Jest nadzieja, mówi prymas, w niepokalanej, która mówiła, co zrobić, by się bronić przez Rosję. I poświęciliśmy się niepokalanemu sercu 8 września 1946 roku. I zobaczcie, mimo komunizmu, który w różnych republikach i krajach Europy Wschodniej zniszczył, wyrwał ludziom serca, w Polsce wiara się ostała. Ale przestrzegał prymas Polski August Chlon, żebyśmy nie popełnili dawnego błędu, żebyśmy tylko nie słowem, ale uczynkami dopełnili to, cośmy ślubowali. Dlatego wzywał do codziennego różańca i pierwszych sobot miesiąca. Moi drodzy, kiedy przyszły nowe czasy, kiedy Jan Paweł II został beatyfikowany, to Związek Podhalan również podjął bardzo piękną, świadomą uchwałę i decyzję, że skoro Jan Paweł II był honorowym członkiem Związku Podhalan, to teraz, kiedy jest błogosławionym, niech będzie patronem Związku Podhalan. A jeśli patronem, to mamy wypełniać to, co jest jego duchowym testamentem, który zostawił na Podhalu. I wtedy, w 2011, bo wtedy było to wielkie ślubowanie, podjęto decyzję, że od dzisiaj tam, gdzie jest Związek Podhalan, tam, gdzie są górale, to tam będziemy praktykować pierwsze soboty. A na stulecie objawień w 2017 roku znów Polska w niewyobrażalny sposób jedności, wtedy nie na Jasnej Górze, tylko na Krzeptówkach, był cały Episkopat Polski w Zakopanem na Krzeptówkach. Cały Episkopat Polski, pan prezydent, rząd, parlamentarzyści Sejmu i Senatu i wszyscy razem na kolanach na nowo powiedzieli, że oddajemy przyszłość Polski w niepokalane serce Maryi. Tylko to są słowa. Tak jak uczy dzisiaj święty Jakub apostoł, nie może być tak, że pozostajemy tylko na słowach. Od słów trzeba przejść do czynów. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Skoro tą fatimską drogęśmy obrali, to trzeba nam, kochani, teraz czynów. Pomyślcie o tym, kochani. Tam są jeszcze jakieś foldery zostały, proszę, by je pozabierać tam przy Matce Bożej, by sięgnąć myślą, kochani, że trzeba coś zrobić. Bo pamiętajcie, co się jeszcze musi stać, bo Fatima się kończy, moi drodzy, cudem słońca. Bo chcą znaku, bo jak nie będzie znaku, to nie uwierzymy. To Bóg uczynił znak, który widziało nie 2, 10 tysięcy, ale 100 tysięcy ludzi. Widziało, jak słońce nad Fatimą tańczyło, mieniło się kolorami tęczy, a potem się zerwało jakby z firmamentu i wydawało się, że uderzy w ten świat. 100 tysięcy ludzi było przekonanych, że tu Bóg działa.
Maryja zapowiedziała Fatimie, że oto narodzi się Rosja. Jaka Rosja? Kiedy się kończy Fatima, na drugim końcu Europy rozpoczyna się rewolucja październikowa i rodzi się ateistyczna Rosja, która wymorduje 150 milionów ludzi. Ale jeśli nic nie zrobicie, to jej błędy będą się rozlewać po świecie i gdyby nie cud nad Wisłą, jak to mówią historycy, to mielibyśmy całą już czerwoną Europę, gdyby nie zwycięstwo nad Wisłą. I dalej mówi Maryja, jeśli nic nie zrobicie, to nadejdzie kolejna wojna. Mówi to w roku 17, kiedy się jeszcze pierwsza wojna nie skończyła. To mówi, że za papieża Piusa XI, kiedy na niebie ukaże się jakieś światło, to wiecie, że jest to znak, że idzie druga wojna, kara za zło. I w 28 roku, 25 stycznia, kochani, każdy ma internet, może wpisać, jedyny raz w historii Europy, jak się rozpisywała cała prasa w Europie, niebo się zapaliło. Przez 4-5 godzin bezksiężycową noc niebo nad Europą się paliło. I wtedy papieżem zostaje po 21 latach Pius XI. I co się dzieje? Rozpoczyna się druga wojna światowa. Jeśli nic nie zrobią, to w tej trzeciej fatimskiej tajemnicy widzimy, że zło podniesie nawet rękę nad papieża. I oto 13 maja widzieliśmy, że zło chciało Piotra naszych czasów usunąć z tego świata. A dzisiaj, kiedy patrzymy, co się dzieje na wschodzie, nie tylko w Afganistanie, Czeczenii, ale teraz już na Ukrainie, to widzimy, że wszystko cały czas, te błędy Rosji się rozlewają i nie ma ludzkich środków, sił, jak to wszystko pohamować. Więcej pieniędzy, więcej broni, to więcej cierpienia, zabitych ludzi, zniszczonych domów, więcej nienawiści i tak dalej. Ludzkie środki są nieadekwatne do tego, co się dzieje. Myślimy po Bożemu czy po ludzku? Chodzi, kochani, by uwierzyć Bogu i zrobić to, o co On prosi. A wtedy naprawdę wszystko się odmieni, bo tak powiedział przez Maryję 100 lat temu, jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci. Zapanuje pokój na świecie i triumf nad złem w znaku niepokalanego serca. Skoro przez 100 lat są kolejne wojny, kolejni ludzie giną, tyle cierpienia, zła i nieszczęścia. Zobaczcie, te ludzkie środki nic nie pomagają. Bo jeśli nie będzie właściwego lekarstwa, to nie będzie zdrowia. To niech ta dzisiejsza Ewangelia przynagli nas, kochani, byśmy nie myśleli po ludzku, tylko po Bożemu. Po ludzku się wydaje, przez modlitwę można coś zmienić. Jeśli Bóg tak mówi, to można. To bądźmy razem, kochani, i na różańcu zjednoczeni, i jak przyjdzie pierwsza sobota miesiąca, to pomyślcie, by ten dzień przeżywać na nabożeństwie wynagradzającym. Bo wtedy dopiero jest nadzieja, że wszystko się zmieni, że Boże obietnice staną się faktem, kiedy będziemy myśleć nie po ludzku, a po Bożemu. Oby się tak stało. Co daj, Panie Boże. Amen.